Hej, cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Rycerzy i Kupców, kampanii kolonizacji nowych lądów. Oczywiście lecimy sobie dzisiaj dalej z misjami, zobaczymy ile uda nam się tego przejść. No i co, nie przedłużamy, startujemy, misja piąta. Podczas naszych wojen jedno z barbarzyńskich plemion zobaczyło okazję wzbicia się na szczyt. Podczas naszej nieuwagi zdążyli oni rozwinąć swoją osadę oraz zrekrutować solidną armię, więc musimy się tam i stłumić wroga. Przypuszczam, że tu brakuje słowa, musimy się tam udać i stłumić wroga. Tak więc ruszamy od razu, jak najszybciej, no i postaramy się to wszystko tutaj ogarnąć. Przypilnować tego naszego barbarzyńca, żeby on czasem się tutaj nie rozwinął za bardzo, bo to by było dla nas niekorzystne. Dobra, mamy wiadomość. Musisz się zbroić, bo wróg już szykuje ogromne siły. To jest dobra wiadomość. Warte uwagi. Dobra, tutaj jak widzicie mapeczka jest bardzo malutka. Tego chyba będzie trzeba uważać. O, zobaczcie, puste wieże. Wiecie co, jestem ciekaw, czy to uda się ogarnąć na samym początku. Może jakoś tego wroga tutaj osłabić. Co wy o tym sądzicie? Ja wydaje mi się, że to jest wykonalne. O! Ruszyły troszkę większe oddziały. A wiecie co? Czytamy sobie jedną minutę. Wiecie dlaczego? Zastanawiam się, czy będą reagować te oddziały z daleka, jeśli ja będę ich tutaj zabijał w tym miejscu. A jednak ruszyły. No nic, trudno. Ale plus jest taki, że topornicy no są słabi przeciwko moim jednostkom. Mam tu na myśli ciężką i lekką jazdę. Zresztą barbarzyńcy też są wiele silniejsi od zwykłych toporników. Nie wspominając już o obstawie moich łuczników. Póki co tam widzę, że ci jego strzelcy nie palą się jakoś do walki, więc mi to jest na rękę strasznie. Zobaczymy jak to wyjdzie tutaj. A powoli te koniki giną. O, czy mi się wydaje, czy już się kończy wrogowi no moc. Wiecie co, mimo wszystko będę się dalej starał rozbudowywać, bo ja nie wiem czy to wszystko się uda. No bo jednak taki triczek, żeby zakończyć misję wcześniej, no byłby czymś ciekawym. Ale no jednocześnie nie wiadomo, czy to wszystko się zrealizuje tutaj. Kurde, widzicie, zaczynamy przegrywać. Wiesz co, mam wrażenie, że zbyt daleko moi wojownicy się przesunęli. Wydaje mi się, że trzeba się zrestartować albo zacząć misję od początku i spróbować to jeszcze jakoś rozegrać po raz kolejny. I być może uda nam się jakoś to miasto ogarnąć w ciągu tych pierwszych minut gry. W sensie, o tutaj mamy jeszcze jedną chatkę, ła. Chodzi mi o to, że może uda nam się pokonać wroga na samym początku, a to by było no, dosyć ciekawe. No to wywabiłem wilka z lasu. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Okaże się jeszcze, że barbarzyńcy są lepsi od ciężkiej jazdy. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym miał teraz mniejsze straty. Czy mi się wydaje, czy tam jeszcze były jakieś jednostki wroga? Teraz jakoś nie raczyły one wyjść naprzeciw mi.
Dobra. Jednak są. Obawiam się, że znowu lecimy zbyt do przodu. Ale być może teraz uda nam się jakoś z bilansem pozytywnym to zakończyć. O, zobaczcie. Wygląda to całkiem sensownie. Wow, dobra, spoko. Zobaczcie, że nie ma jeszcze żadnych rekrutów w mieście. Znaczy w wieżach, więc to wspiera mnie bardzo. Dobra, wiecie co? Niszczymy miasteczko. Triczek, no taki jest możliwy, więc skorzystamy z niego. Bardziej, że specy potem od kompanii by mi jechali, że o! Mamut, mogłeś tutaj skończyć misję w ciągu 10 minut. Nie zrobiłeś tego, tylko się rozbudowałeś i walczyłeś tak długo. Czemu? Łapka w dół. I tak to się skończyło. Dlatego musimy temu zapobiec. Ło. Dobra. Tutaj widzimy jakiegoś włóczęga jeszcze jest pojawił się. Z obroną, jakąś obstawą. Mam nadzieję, że on nam nie będzie zagrażał. Dobra. Oprócz tego, mimo wszystko będę się starał zbudować, bo nie wiem, czy to mi ten plan egzekucji wroga na samym początku się powiedzie, tak więc lepiej dmuchać na zimne i się przy okazji coś tam ciułać na boku, te budyneczki moje. Tutaj bardzo ciekawie się już pozbyliśmy pierwszego. Dobra, tam są kopalnie i będą, choć tutaj mamy szkołę, to jest najważniejsze chyba. Najważniejsze chyba wydaje mi się pozbyć się właśnie szkoły i... potem od razu też gospody, no bo tutaj jedzonko zostanie im dostarczane, tego nie chcemy za bardzo. A widzicie? To jest świetny sposób, bo oni tutaj będą przychodzić i dostarczać złoto, a pomocnicy będą ginąć sobie w ten sposób. To jest całkiem ciekawe. Dobra, co mamy? Powolutku to się wszystko buduje, ale niezbyt szybko. Drogę tutaj połączmy może z tą chatką, bo widzicie, gość już nazbierał 6 rybek, 6 tych, no, wiaderek i co? Nie ma nikt tego odebrać od niego. Barbarzyńca już się w miarę uporał ze swoim budynkiem. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna szkoła, bo zobaczcie, że cały czas wychodzą kolejni. Pomocnicy. O nie. To się to. No, po prostu wpadłem, no. Pod wieżę. Tego się nie spodziewałem. A może to jakoś się uda ominąć, co? O nie. Kolego, halabarniku, no nie dasz mi rady, na pewno. Pięknie. O, co za siła. Ten oddział jest głodny. Ojeju. No właśnie. Moi ludzie się robią głodni. A to źle wpływa na... na przyszłość moją. Pięknie, barbarzyńco. Ja cię po prostu tutaj ubóstwiam. Przez to, co mi tutaj jesteś w stanie zrobić, no. Dobra, trzeba uważać teraz. Bo jednak ten halabardnik. A tędy. Dobra. Wiecie co? Zobaczymy. Może uda nam się zniszczyć warownię. I wtedy będzie może zakończenie gry. O, zobaczcie. Część ludzi wroga przyszła na twoją stronę. Proszę bardzo. A to chyba możemy już skończyć mapę. Jak mi się wydaje, kolejny oddział dopakowali nas.
wsparciem. No, widać, że wróg nie ma zbyt dobrej reputacji, skoro jego ludzie przechodzą na moją stronę. To znaczy, że u nich są jakieś zgrzyty i raczej nikt nie wierzy w jego zwycięstwo. Tak więc tutaj no zdecydowana przewaga dla nas jest tutaj widoczna. Dobra, tutaj już takie przejście zrobili, no nieźle, nieźle. No ale pobudujmy się jeszcze troszkę, żeby nie było tak nudno. A tutaj Gostek chce sobie nosić jakieś wyposażenie do warowni, ale nie możemy do tego dopuścić, no bo o, warownia musi zostać zniszczona. Wtedy ja będę miał spokój, bo mieszkańcy mimo porażki nadal będą walczyć. No nie. Czy ja tego chciałem? Teraz w tym momencie, wiecie co? Zapiszemy KNL 5. Na szczęście mamy dodatkowe oddziały, które mogą nas osalić i wczytamy sobie. Zrobimy tak, tutaj się zatrzymamy, a polecimy konikiem na dół. No tego to się nie spodziewałem, no, że zareagują tak agresywnie moi przeciwnicy. Muszę bliżej wieży obronnej się trzymać, no to wychodzi. O, zobaczcie, piękne przejście. A, to jest ta menda, która mi tutaj przeszkadza. Dobra, niszczymy to i jesteśmy chyba w domku. Zobaczcie, tutaj mają jeszcze gospodę jedną. Ale ją będzie ciężko tutaj zniszczyć, bo zobaczcie, że no nie ma jak się tam dostać, no. Są ci chlebarnicy, ja się boję, że oni zareagują. Albo wiecie co? Zapiszmy jeszcze raz. Kanel 5.1. Spróbuję się też przejść jakoś, żeby pomóc tym barbarzyńcom w niszczeniu tej szkoły. Bo im szybciej, tym lepiej, mi się wydaje. I ewentualnie gospodę, bo jak gospodę zniszczę, to już na pewno będzie koniec przeciwnika. Raczej jestem o tym przekonany. Mam nadzieję tylko, że nie będzie gość robił teraz rekrutów w szkole, bo to by mi trochę przeszkodziło w moich planach. Dobra, to już jest zrobione. No niestety miasto nie będzie zbyt duże, ale chyba nie będzie takiej potrzeby, więc na razie trzeba skupić się no właśnie na tym niszczeniu wroga od wewnątrz. Tutaj w miarę mi się to udaje, szczególnie, że on się robi głodny, ten oddział. O, jak dobrze, że nie sięga tą wieżą obronną, co jest dziwne troszkę. A, wiecie dlaczego on nie sięga tą wieżą obronną? Bo nie ma drogi. To jest tutaj mały błąd, który oczy, on dużo by nie zmienił, bo ja tutaj bym sobie wszedł i też zniszczył tą gospodę, ale no troszkę łatwiej mam teraz. Dobra. O, jak się cieszę. Teraz szybciutko, Gostek, zapierniczasz. No nie. Czemu oni go teraz zaatakowali? One more time. Uff. Zniszcz to. To nie są przelewki, to jest bardzo ważne, żeby tego dokonać, no. Nie możesz go atakować, bo mi się fokus w naucznikach nałoży. I tutaj też nie mogę nikogo atakować. Ja pierdolę. Dobra, to było ciekawe.
Dobra, szybko, bo zginiesz za chwilę, moja jazdo. A tego przecież nie chcemy. No dobra, trudno. Ci... jak to się nazywa? Jak ich nazwać tak normalnie? Tak... Bohaterowie moi nie mogą po prostu tutaj przetrwać tego nagłego ruszenia wszystkich mieszkańców. No ale wydaje mi się, że to już jest koniec naszego wroga. No i znowu mimo porażki nadal będą walczyć. Powiem tak, no mają wolę walki ci mieszkańcy, no chcą jednak zatrzymać miasto dla siebie i próbują to zrobić, no ale że udacznie. Same siekierki nie wystarczą. Co teraz? Chyba po prostu wbita na wprost normalnie tych cweli. Nie lubię tych uczników po prostu. Mech. Zobaczcie, kto tu jeszcze jest na północy. A, czekajcie, bo tu są jeszcze jednostki. A to jest fajne, akurat ten skrypcik jest fajny, że nagle... O kurwa. Król zginął, ale mieszkańcy powstaliby go pomścić. Przecież miasto jest puste. Jak oni to zrobili, ja się pytam. Inaczej. Zastanawiam się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby teraz w tym momencie tak na otwartym polu pokonać tych wszystkich przeciwników. Bo widzicie, mimo nie jest ich tak dużo, ale jednak topornicy mogą okazać się skuteczni w walce z moimi oddziałami, szczególnie, że ich jeszcze tutaj sporo jest, tych barbarzyńców. Ale oni na pewno wyginą w końcu, ponieważ przecież nie będą mogli być karmieni, tak? Więc wydaje mi się, że zwycięstwo jest i tak nasze. Ale jeszcze co by dopełnić swojej misji, to wydaje mi się, że konieczne jest zniszczenie spichlerza. Przejdziemy sobie tędy tyłem. Tutaj wydaje mi się, że zabicie tych halabardników będzie formalnością. A może nie tak do końca? Dwie minuty. Bo wiecie co, to tylko polega na tym, ten błąd tutaj, że pojedynczo ci halabardnicy jakoś tak się nie ustawili do mnie. O, widzicie? Bo teraz jak ja atakuję... No nie, na pewno da się tymi barbarzyńcami to wygrać. 3 minuty. Teraz zapisać muszę grę, bo to jest ważny save, który pomoże mi po prostu tutaj swoje błędy naprawić ewentualnie. No nie, tak być nie może. Czekajcie. Tak na spokojnie, żeby po jednym halabardniku po prostu ściągać. O! I wiecie co teraz zrobię? Tutaj się zatrzymam. O, niech solo wyjedzie. Kurde, ten barbarzyńca jest... To jest tak silna jednostka, że nie mam słów. Cały oddział zabić bez żadnych strat żołdaków, jeszcze do tego pojedynczych tych pikinierów, to jest coś pięknego. Dobra, no to teraz jestem ciekawy, czy jak zniszczę ten
spiliłeś, że ta misja będzie zakończona, czy muszą jeszcze zginąć te jego oddziały. Mam nadzieję, że one mnie nie zaatakują o jakiejś konkretnej minucie, bo wtedy ja zginę. Ale zobaczymy. Ewentualnie może powinienem postawić warsztaty płatnerskie i zacząć się zbroić. No, widocznie nie muszę. Dobra, zwycięstwo, misja przyspieszona tak troszkę, ale były możliwości takie, więc musiałem to zrobić, no bo potem byłyby bulwersy jeszcze. Chociaż i tak będą, bo za krótko, ale no dobra. No tutaj oczywiście taktyczne zagrania doprowadziły do takich statystyk, no i co? I nic poza tym. Lecimy dalej z misją szóstą. Przenosimy się gdzieś daleko, daleko. Teraz, gdy już stłumiliśmy barbarzyńskie plemię, możemy udać się za zniszczenie jednego z tyranów. Jego stolica jest położona na środkowym zachodzie, strzeżona przez niedobitki jego armii oraz piratów i bandytów z lasu. Dobra. Kolejna mapa taktyczna. Spójrzmy na to. Nie sądziłem, że tyle oddziałów zrobiłem przez ostatnią misję, ale dobra. Widocznie tak miało być. Wreszcie może jakieś poważniejsze walki nas czekają. Ej! Nie mogę ich kontrolować? Oni tak na ślepo lecą? Słucham. Natychmiast, tak jest. Krejzole jedni, no. Co mogę zrobić w takim wypadku? Jakoś złapać tych gostków tam na górze, tych pachołków, bo oni tak szczelają we mnie niemiłosiernie. Wiecie, najlepiej szarżować, no bo skoro moi tutaj wojska, za które nie jestem odpowiedzialny, szarżują, no to ja też muszę razem z nimi kroczyć. Najważniejsze, żeby ten oddział w końcu dotarł jakoś, przedostał się do tych ludzików, które no do mnie strzelają. Ci pachołkowie tutaj dosyć skutecznie, wydaje mi się, przeszkadzają. Wiecie co, połączmy ten oddział pikinierów i piechurów z lansą. No, serio? Jeszcze jeden pozostał? Dobra, to lecimy dalej. Kurde, naustawiali ich na tych pagórkach. No, jak szaleni, no. Obłęd w nich wstąpił, no to totalnie. Na szczęście mogę wykorzystać tą południową krawędź, żeby swoich kuszników jakoś chronić przed ich ostrzałem. Dobra, jak to wygląda? Oj, wydaje mi się, że trzeba będzie oszczędnie teraz walczyć bardzo. Zastanawiam się, czy nie za duże straty poniosłem w tej potyczce z rebeliantami, no bo to kurde, jednak są śmieciowe jednostki. Trzech koników? Nie, a ile ich miałem? 9. Strata 6 boli. Czekajcie. Rozegram to inaczej. Na serio, łucznik pokonał kawalerię? Od kiedy takie rzeczy się dzieją? Dobra, wycofajmy teraz ciężką jazdę. Jak widzicie, tutaj rebelianci nie są tacy słabi, jakby się wydawało, i potrafią koniki po prostu moje uszkodzić. A tutaj wróg jeszcze rekrutuje, więc nie można się obijać, tylko trzeba go załatwić jak najszybciej.
usnął. Więc postaram się to zrobić. Chyba muszę walczyć w ten sposób. Dobra, wbijamy, słuchajcie. Dwie wieże obronne. Znaczy ich jest trochę więcej, ale one są puste, praktycznie. Na szczęście w tym spichlerzu nie ma zbyt dużo kamyczków, a praktycznie w ogóle, więc taki plus, że wiecie, mieszkańcy nie uzupełniają pomocnicy tych braków w wieżach, więc no ja mogłem tutaj spokojnie to wszystko sobie bez problemu obejść. No bo coś czuję, że te wieże mogły mnie tutaj strasznie osłabić, jakby były, wiecie, napełniane cały czas. A w ten sposób w miarę to bezpiecznie wszystko się zakończyło. No dobra, żadnych skryptów nie ma tutaj. Widzę, że nic od tyłu albo od rzeki na mnie nawet nie wyskoczy teraz, więc plusik taki, że nie muszę się niczego obawiać. Mała ta stolica, no nie? Nie sądzicie? No ale niech będzie. To była mapa 6. Oj, wiecie co, bo planowałem, że będzie 13 odcinków ogólnie. Ale no jeśli tak przyspieszamy i te mapy będą teraz takie krótkie, no to różnie to może wyjść, prawda? I skończymy na 10 i kam się skończy w tym tygodniu i co będzie potem? Przestój na parę lat. Dobra, no statystyk tutaj nie ma zbyt głębokich, więc idziemy dalej. Misja 7. Gdy wróg regeneruje siły, możemy udać się na pobliską wyspę strzeżoną przez najsilniejszego wroga. Na wyspie znajduje się wioska, która jest pod kontrolą wroga. Okaż mu wsparcie, a wesprze cię w walce. Dobrze. Chwileczka tylko. Sobie przygotuję picie. Dobra, start. Misję kojarzę, bo już miałem przyjemność ją testować na streamie, ponieważ otrzymywałem już wcześniej próbki kampanii do rozegrania i akurat tą misję też rozgrywałem. I o ile się nie mylę, teraz atak jakiś się będzie przeprowadzał na początku samym, więc ruszamy sobie na południe. Na południu znajduje się wioska naszych sprzymierzeńców, którzy postanowili się zbuntować przeciwko ciemiężcom. Musisz ustawić mądrze swoje wojska, by z łatwością odpierać ataki przeciwnika. Pamiętaj o tym, że wróg odkrył naszą pozycję i prawdopodobnie przypuści atak. Na wschodzie znajduje się baza wroga i to ona jest naszym celem. Musisz się liczyć, że wróg będzie miał posiłki. No dobrze. To będziemy starali sobie z tego zdać sprawę, ale na początek lecimy z pomocą, bo tutaj sojusznik jest w opałach. Oj, zobaczcie, kurde. Nie w moich łuczników, musimy cofnąć to, bo jeśli ich stracę, to no to nie jest wtedy przyjemne. Ten atak, to starcie na początku jest dosyć spore, wiecie co? A dobra, buduje się szkła. No to wszystko jest okej. Oj, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Czy ja to przeżyję? Aha, to jest mój sojusznik. Tak? Dobra, okej. No to całkiem sprawnie to poszło. Myślałem, że będę tutaj musiał wczytywać parę razy, ale na szczęście obyło się z tego. No dobra, no to startujemy z rozbudową. Myślę, że tutaj misja ekonomiczna, no to tak troszkę nam tutaj ze 2 odcinki może poświęcę, taką mam nadzieję. No bo jak mówiłem, rozbudowywać mi się chce ostatnio. Fajne jest to, że mamy
sporo, no, nawet całkiem sporo żelaza. Na węgiel też nie możemy narzekać, więc szykuje się dosyć fajna zabawa z... ze szkoleniem wojsk ciężkich. Dobra, tutaj mamy jeszcze na południu troszkę tego węgla. No ale nie możemy sobie pozwolić na straty barbarzyńcy, no bo oni są jednak warci no o wiele więcej niż byśmy chcieli. Chociaż może to i dobrze. Zostawimy sobie wojska tutaj koło sojusznika. Nie no, proszę. No zostawić ich chwilę bez opieki i takie rzeczy się będą dziać, no. Jeszcze raz chcę to odkryć. Widzicie, wieże obrony są jeszcze puste i warto byłoby z tego skorzystać, ale no wróg ma teraz taką armię. Chociaż gdybym go wywabiał tutaj. To myślicie, że to miałoby sens? Potrzebuję jednego łucznika. Zobaczymy. Bo z moim sojusznikiem wydaje mi się, że to jest możliwe ewentualnie pokonać go. Czy pojedyncze jego oddziały. Zobaczymy. Na przykład zajmijmy się na początek sam tym. No tutaj pomyślane było o takim chyba wypadku, że mogę próbować niestety jakoś na początku tutaj przeciwnika podejść, ale no niestety z taką siłą nie ma co walczyć niestety. Dobra. To ja sobie jeszcze tylko spojrzę. Zajrzę sobie w to miejsce. Ale tutaj widzę łucznik. Ojej, jeszcze mi zginął. A da się wczytać? No, prawie. Dobra. No nic, dołączaj się. Już do niczego się nie potrzebuję. Tutaj raczej nie masz co odkrywać żadnego terenu. No to ruszamy. Full speed i zobaczymy, co mi się tutaj uda rozbudować. Muszę troszkę więcej chyba. Właśnie, jak ze złota na początku? 82. No to nie musimy się obawiać. Możemy od razu lecieć z dużą ilością pomocników i budowniczych. Wiecie co? Drugą szkołę budujcie. Zrobimy to porządnie, jak się tylko da. Fajne jest to, że tutaj na południu będę, zanim dotrę do tego węgla, to mogę sobie jakieś te farmy postawić i postaram się ten teren wykorzystać. Czy na tą górkę jakoś można wejść? Nie. Tylko tędy. Jak tutaj z drogą wygląda sytuacja? Tutaj też można ewentualnie połączyć przejście. To jest fajne. Dobra, może jakoś się wykorzysta ten teren. Przecież fajne leśniczówki byłyby w tym miejscu, ale myślę, że jak postawię na przykład tutaj leśniczówkę, to oni będą naokoło przechodzić ci leśniczy i będą po prostu godziny mijały, zanim oni zetną te drzewa, więc to chyba jest zły plan. Dobra, ja się tutaj zapomniałem. Znaczy ja tak gadam, analizuję sobie teren pod budowę, a tutaj już kurde skończyli mi budowę pierwszych budynków. Znaczy kamieniołomów. Dobra. Coś takiego. A czekajcie. Jakby zrobić tak. No prawie fajny plan, pomysł, ale nie do końca. Dlaczego? Bo chciałem tutaj tartak zmieścić. Pomiędzy tymi leśniczówkami, ale jak widzicie... ten cały... to całe drzewko by mi na to nie pozwoliło. Tylko zrobimy tak, tutaj będą dwa tartaki i jeszcze może jedną leśniczówkę jakoś na południe. Korzystajmy te drzewka, które mam do dyspozycji jakoś. Okej, niech tak będzie. Dobra, nie zwalniacie ludzie, tutaj szkolimy dalej pomocnicy, a na full niech będzie, full budowniczych. Zbudujcie mi te tartaki. O, zobaczcie, 16 drewna jest tylko. Nie wiem, czy warto ryzykować 3 leśniczówki. Lepiej zbuduję 2 na razie i tartaki, a dopiero potem postawię kolejne leśniczówki, bo wydaje mi się, że mogę mieć problem z
z drewnem, ale no lepiej dmuchać na zimę, bo tego nie będę dokładnie liczył. 10 sztuk zostało. Może by i 3 wystarczyły, bo tutaj chyba potrzeba tylko... Nie, no, aż drewna potrzeba na leśniczówkę, więc to nie jest tak mało. Dobra, raz i dwa. Może nawet 3 się zmieszczą. O, dobra, niech będzie. Najwyżej tutaj będzie takie centrum. O, leśniczych zapomniałem, no to szkoda. 3 drwali na początku, chociaż jak mam tutaj w planach aż 3 tartaki, to raczej wypadałoby, żeby troszkę więcej tego drewna było. Ścinane. Znaczy konkretnie drzewa, potem to będzie przerobione na drewno, tak? To drzewek musi być więcej do wyrąbania. Dlatego myślę, że na przykład tutaj kolejne 2 leśniczówki postawię. Oni nie będą mieli tak daleko z przenoszeniem tych pni, więc... Powinno być dobrze. Tak się zastanawiam, czy tutaj jest dobry pomysł na leśniczówki, bo znowu będę miał praktycznie las w tym miejscu, no nie? Ale sobie myślę, że... Nie zamierzam tu stawiać tych w gospodarstwie, więc będzie dobrze. Zobaczcie, mały błąd tutaj z mojej strony. Nie jestem pewien, czy mi uzupełnią chociaż i w pełni jeden tartek, ale dobra, jest podbudowa już ustawione wszystko. Okej, dobra, bierzcie się za to, bo znowu zrobiłbym podstawowy błąd. Ale dobra, 2 tartaki już są zniesione, wszystkie surowce do budowy, więc można go postawić. Dobra, to wygląda to mniej więcej tak, że 3 cieśli potrzebuję. Dodatkowe 3, czyli 2 jeszcze drwali. No i dobra. Tutaj na południu samym, to znaczy tuż przy spichlerzu, nie chcę budować tych gospodarstw, znaczy się. A, a propos gospód, no to właśnie. Tutaj taki cyrk z mojej strony się wydarzył, że zapomniałem o niej. A ludzie chyba już głodni się zaczynają robić, takie mam wrażenie, więc trzeba o tym pamiętać. Dobra, i w tym miejscu myślę. Pociągniemy sobie parę gospodarstw. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś morze. Tego morza jest sporo, więc wydaje mi się, że trzeba to wykorzystać na chatki rybackie. Chociaż trochę. Wiecie co, spłużę tą jedną chatkę tutaj, przeniosę. Widzicie? O, teraz mi się budynek dla rybaka zmieści, a wcześniej nie. Tutaj i tak nie znieśli jeszcze materiałów na budowę, więc nie tracimy praktycznie nic. Chociaż tam kamień chyba zanieśli, ale to nie ma znaczenia, bo to jest taki surowiec, którego mam w tej misji pod dostatkiem i nie będę go raczej potrzebował tak szybko. No to prawie bym tutaj się zagapił i zapomniał o tych barbarzyńcach. A wiadomość przyszła, więc mój błąd tutaj byłby. Dobra. Wiecie co, jeszcze 3 budowniczych. Niech to się dzieje. Niech się dzieje. Skoro zbudujemy duże miasto. Myślisz, że starczy temu? Wydaje mi się, że tak. Musi. Zrobimy porządne drogi. Nie żałujmy niczego. Musi być przepych w tej misji. Wiecie co? Taki challenge sobie teraz wymyśliłem. Pokonam wroga samą ciężką i lekką jazdą. Bez użycia żadnych łuczników i kuszników. Co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. Zbudujemy wielką... Znaczy, wyszkolimy wielką armię jeźdźców i myślę, że będzie spoko. Taka, żeby była troszkę różnorodności. Wiesz, co to za różnorodność, kiedy będę rower, to... jeden i ten sam oddział, no ale troszkę inaczej będzie niż zwykle.
Dobra, trzeba pamiętać, że ja mam w spichlerzu jeszcze... No właśnie. Jakieś ziarna, które warto byłoby wykorzystać już teraz. Ojej, już szybko budujcie mi to, no. Ojej. Chyba zginą wszyscy pomocnicy, którzy byli od początku gry, mi się wydaje. I... No, ciężki ich żywot. Nic na to nie poradzę. Mój błąd. Mało złota już, mi się kończy powoli, dlatego trzeba pomyśleć o budowie kopalni złota. I nie żałujmy, 4 niech będą. Trzeba uzupełnić braki, dlatego budowniczy i pomocnicy. Jeszcze ich trzeba dorekrutować, więcej tych pomocników. Aha, dobra, żeby tutaj nie zapomnieć. Chatka rybacka. Do niego potrzeba rybaka. Potem młynarz jeszcze. Kolejną chatkę gdzieś na przykład tutaj wybudujmy, bo są warunki. Wydaje mi się, że ten akwen jest spory, więc... Zobaczcie, jeszcze dzielę z nim te ryby. O nie. To trzeba szybko budować te chatki. Trzeba całą... Wszystkie rybki wyłowić z tej wody. Jakie są dostępne. Zobaczcie, on tutaj już szkoli wojska. Trzeba, myślę, przygotować się na obronę ewentualną. Dlatego częściej będę robił zapisy. To będzie już 7 misja, tak? Chyba tak mi się wydaje. No. Będę częściej robił zapisy, wtedy ewentualnie sobie zbuduję wieże obronne, żeby jakoś tutaj stawić czoła nieprzyjacielowi. Gdzieś trzeba zbudować drugi spichlerz. Ale czemu ten budynek jest niedostępny? How? To jest ciekawe. Czyżby takie utrudnienie w tej misji miało być? Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie co? Buduję tutaj warownię. Bo to w sumie nie szkodzi. To będzie dobre miejsce, tak mi się wydaje. No tutaj na u góry zbuduję 3 piekarnie i wydaje mi się, że będzie w porządku. Zawsze jakoś przegapiam tych rybaków. Okej, teraz ważna rzecz. Ruszamy, bierzemy się za kopalnię węgla. Ktoś się pytał, czy nie robię źle, budując tak gęsto te kopalnie obok siebie. Uważam, że nie, bo o co mi chodzi? Zazwyczaj jak kopalnia węgla wydobywa węgiel do końca, do zera, bo w takim obrębie tuż obok siebie, no nie? Jeśli bym robił większe odstępy, to potem by zostawały takie niewykopane pozostałe, no, surowce jeszcze byłyby w ziemi. Dlatego chcę, żeby wszystko było co dostało przez te kopalnie wyspierane, dlatego chcę je budować w takiej odległości mniej więcej, żeby wszystko było tutaj czyszczone, no. Tutaj na przykład ciężko jest coś zbudować, bo upadałby w tym miejscu. A nawet w tym. Tylko no... No różnie to zawsze bywa z tymi kopalniami, ale... Staram się właśnie tak blisko, żeby... każde pole już było... z tego węgla... wyspierane, no. Na razie mi się wydaje, że...
6 kopalni starczy. Jeszcze troszkę czasu minie, zanim zacznę jakieś ciężkie oddziały tutaj rekrutować, zanim po prostu te kopalnie tam postawię i dymarki, więc wydaje mi się, że spokojnie mam jeszcze trochę czasu na to. Dlaczego buduję tak wcześnie warownię? Bo tutaj mam ewentualnie do... widzicie... wyposażenie do warowni już przygotowane. 5 mieczy, 5 tarcz i 5 zbroi, czyli kilku mieczników będę mógł zrobić. Do tego jeszcze warto tutaj zauważyć, że mamy 5 łuczników jeszcze do zrobienia ewentualnie, więc to się może przydać na przykład w obronie przeciwko atakom wroga, bo będę starał się pomóc temu mojemu sojusznikowi w miarę możliwości. Nie mam dużej armii, ale jeśli ktoś ma ukończyć tą misję, to na pewno będę to ja, a nie mój sojusznik. Jego w przyszłości. Może się przydać, a wydaje mi się, że teraz będzie skutecznie mnie bronił, no, bo raczej całą uwagę będzie skupiał wroga na sobie niż na mnie, więc chyba w porządku będzie. Czemu tak nie budujecie? Czyżby za mało drewna było? Nie sądzę. Wydaje mi się, że po prostu jest za mało pomocników. W sumie nie dziwię się, bo mamy 4 kamieniołomy. Wszystkiego jest generalnie bardzo dużo, jak na starcę. Więc dobra, żeby nie było przestojów. Mało miejsca na gospodarstwa. Tutaj ewentualnie, no właśnie, nie wiem co robić. Tego kamyka w miarę szybko się pozbywają z tego terenu. A, co mnie wkurza, że myszki nie przechwytuje. Bo ja czasami często pokazuję myszką, a jej nie wykrywa. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że zrobię teraz cięcie. Postaram się zmienić ustawienia, tak więc do zobaczenia za chwilkę.